Krzesimir Dębski oraz Zbigniew Zamachowski będą gośćmi Filharmonii Sudeckiej podczas Dni Muzyki Filmowej. Trzydniowe wydarzenie już w najbliższy piątek, sobotę oraz niedzielę. Coś dla siebie znajdą zarówno dzieci, jak i starsi melomani i wielbiciele dzieł ze srebrnego ekranu. Jest w tej chwili bardzo chwytliwy ten temat, muzyka filmowa. Ludzie kojarzą melomani z obrazem. Jest muzyka filmowa lepsza i jest muzyka filmowa gorsza. Na koncercie będzie na pewno ta lepsza, z tego względu, że nie każda muzyka filmowa sprawdza się na koncertach. Jako ilustracja jest dobra, a na koncertach nie bardzo. Natomiast to będzie bardzo dobra muzyka. Pierwszego dnia na deskach Filharmonii pojawi się kompozytor i dyrygent Krzesimir Dębski, który zaprezentuje swoje najbardziej znane utwory. Jako wokalista wystąpi z kolei Anna Jurksztowicz. Usłyszymy m.in. utwory znane z seriali Na dobre i na złe oraz Klan, a także z filmu Ogniem i mieczem. Drugi dzień poświęcony zostanie najmłodszym, którzy usłyszą m.in. utwory z filmu animowanego Shrek. Wałbrzyska Orkiestra wystąpi pod batutą Sławomira Chrzanowskiego, a koncert poprowadzi aktor Zbigniew Zamachowski. Trzeciego dnia muzykami dyrygować będzie Jan Walczyński, a usłyszymy największe przeboje srebrnego ekranu. Będzie przede wszystkim muzyka Nino Roty, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale Nino Rota z setną rocznicą urodzin by w tym roku obchodził i pół koncertu jest poświęcone jego muzyce z filmów m.in. Felliniego, La Strada, Amarcord 8,5, Ojciec Chrzestny, Romeo Julia, a w pierwszej części koncertu m.in. takich kompozytorów jak Ennio Morricone i to będzie tematy z dawno temu w Ameryce, Nietykalni, Dobry, Zły, Brzydki. No i Hans Zimmer, Piraci z Karaibów, także same właściwie słynne tematy ze słynnych filmów. Koncert muzyki filmowej w Filharmonii Sudeckiej już w najbliższy weekend od